Hej, dzień dobry, cześć i czołem. Witam Sebastianie. Mieliśmy ostatnio trochę megamanowej przerwy, więc jestem niemalże pewien, że to, co się teraz będzie działo, będzie absolutnie okropne i straszliwe. Ale jak dobrze pójdzie, to dzisiaj skończymy dwie gry. Jak źle pójdzie, to nie skończymy żadnej, ale nie chciałbym zakładać, że będzie aż tak źle. Jakaś naiwna część mnie wierzy, że będę w stanie przejść jedynkę. Znaczy inaczej. Jeżeli chodzi o samo przejście jedynki, to wydaje mi się, że mogę to zrobić prawie w każdej chwili. Dużo większym problemem byłoby, gdybym chciał. O, Humanity, racja. One tu były. To się źle skończy, prawda? To się bardzo źle skończy w takim tempie. Zwłaszcza jak on dalej tak będzie we mnie rzucał. Chcę tu wejść, bez. Wow, to było niebezpieczne. Jak walka z Sansem. Nie no. Jedyne co mnie czeka to walka z Anusem. Nie wiem co gorsze, Sans czy Anus. Zgadywałbym, że jedno i drugie jest absolutnie okropne. Ale dobra. Jak się walczyło z Anusem? Wow. Nie jestem pewien, czy ta halabarda w dwóch rękach jest optymalna. Ale póki co nie wygląda to aż tak tragicznie. Poza tym, że on ma strasznie szybkie, to może złe określenie, ale takie skokowe te ruchy mam wrażenie. Au. Au, au. Au. Czy mogę, proszę, się ruszyć? Dziękuję. Au. Kompletnie nie znam jego ruchów tak naprawdę. To jest chyba najgorsza część tego wszystkiego. Pamiętaj, talizman. Znaczy, ja wiem, że on istnieje, on chyba działa tak, że można parować jego mroczne rzeczy, ale to nie jest tak, że umiem z niego korzystać. Nie umiem też rolować ewidentnie, co bardzo mi przeszkadza w tej walce. Jezu. Nie czuję timingu kompletnie na jego ataki. No tak, tylko ja nie. Nie widzę, żeby on jakkolwiek czarów do tej pory używał, więc no. Chyba, że ta jego czarna łapa to są czary, ale to nie wygląda. Nie czuję timingu kompletnie. Będę musiał się go jakoś bardzo mocno nauczyć, I guess. Na, uciekł mi. Czemu nie dolujesz? Zacznij dolować, proszę. O, to jest na przykład czar. To tyle widzę. I to jest pierwszy czar, którego użył, odkąd z nim walczę, chyba. Cześć, Pasku. Dźwięki. Dobra, co się tutaj działo? Pamiętam, że działy się okropne rzeczy w Undead Crypt, bo to Undead Crypt. I więcej nie muszę wiedzieć, niż to, że to jest Undead Crypt. Gdzie ci przeciwnicy się pojawiają? To jest tak, że ja ich słyszę, ale niekoniecznie widzę.
Muszę też uważać, żeby w dzwon nie wyrżnąć. Szkielet. Byłem pewien, że wyrżnę tutaj dzwon akurat. Oxide. Jeżeli chcesz mi dawać się rady, to chociaż dawaj je konsekwentnie, chujowo albo nie. Będę bardzo wdzięczny. I wonder where this one is going. Ja w to wyrżnę, prawda? Przecież jak ja to zaatakuję, to wyrżnę w dzwon. I te skurwysyny się obudzą. Pięć wymagałaby za dużo logicznego myślenia. Ej, to jest dewinka. Proszę nie oczekiwać dla mnie takich rzeczy jak logiczne myślenie. Siema. Kurewko. Co tam, kurewko? A co to się stało? Light fingers, as well, aesthetic, nice. To teraz tutaj coś leży. Chciałbym po to zejść. Fajne, mogłem po to zejść. Nakrywing plus 2. On spowalnia zużywanie się i punktu teoretycznie. Ten dawa mi leczenie. Raczej zostałem przy tym samym. Dobra, w stronę ściany. Żeby nie wyrżnąć dzwon. Bo idąc w tę stronę, bodaj się wracam. Wracam się? Nie wracam się. Nie, nie wracam. A, usłyszę. Chujo. Dobra, idzie. Czy to mag? To jest jeden z tych chłopów, którzy są idiotycznie podatni na Twin Blade, I guess. Na razie, bo tutaj ze ścian wychodzili przeciwnicy. Za dużo stamina nie zużyłem. Nieważne. Ja powiem szczerze, że drugi połowy DS2 aż tak dobrze nie kojarzę, więc też przyznam się bez bicia, że nie znam aż tak dobrze Undead Crypt. Głównie kojarzę te lokacje z tego, jaki tutaj boss jest wspaniały. Dobra, tutaj będą chuje wychodzić ze ścian, z tego co pamiętam. Jup. Drzwi. No nie widzę, żeby to były drzwi. Okłamano mnie. Jest za to dużo duchów. O tak, i bardzo dobry śmieszek. Tak, kurwa. Live jam na wszelki. Jedu. Zapomniałem, że live jamy się chwilę używają. I teraz jak sobie z wami poradzić? O Boże, to się źle skończy. To się bardzo źle skończy. Czaj, mogą tu wejść? Pewnie mogą, co? Jep. W
Ale stało się, że ich po prostu nie obiec. Mieć wyjebane. Biorąc pod uwagę, że to jebani tarczownicy. Tutaj też nie można spaść, tylko nie wiem, czy ja tu chcę spaść. Patrząc po tym, jak to wygląda, to powinienem chyba chcieć tu spaść. Tylko nie wiem, czemu wydawało mi się, że tam widziałem jakąś boczną odnogę. Nie, musiało mi się wydawać. To biorąc pod uwagę to, co widzę, to na 99% muszę tu spać. Item ahead? Chyba przeoczyłem tak zwany item, który był ahead. Dobra. O-o. Uspokój się. Nic nie rób. Mam drzwi praktycznie w każdą stronę w tej chwili, co mnie niepokoi. O nie. Chuju. Nie dzwoń. Proszę, nie dzwoń. To jest jedyne, o co zawsze będę prosił przeciwników w Undead Kit. Nie dzwoń. Czego nie zrozumiałeś? Nie dzwoń! Część to będą w nieskończoność się spanować? Posągi można niszczyć. W sumie. To by wyjaśniało, dlaczego ostatnio ktoś tam sta... O nie, nie. Nie rób tego, kurwo! Nigdzie nie idziesz! Przestań! Tutaj muszę bardzo uważać. Dobra, gdzie to Ajza? Tutaj jest. O-o! Ja tu byłem blisko, żeby w zonę przywalić. No i się kurwa zaczęło. Skurwę syny. Teraz to przyznaję się bez bicia, że to ja zadzwoniłem. Okej, najwyraźniej oni będą starać nieskończoność, nawet jeżeli posągi rozwaliłem. Myślę, że jak posąg rozwalę, to będzie ok, ale chyba nie tu radzą. Nie mogę. Czy to coś jeszcze jest? Nie. Gdzie to łajda, która stała? To jest. Wiedziałem. Nie ukrywam, że to dzwonienie mnie zaczyna irytować powoli. Z drugiej strony... Oni się dosłownie w nieskończoność zaspawnują. Jakbym się bardzo upadł, to mógłbym na nich farmić poziomy. Ha, ha, ha. Ale nie jestem aż taki desperowany. Dobra, co tu było? Co tu było? Tu już jest podbieg. Kurwa! Jestem idiotą. Czy tu gdzieś był jakiś skrót do ogniska? Zgaduję, że to jest ta dźwignia właśnie. To wygląda jak skrót do ogniska. Nawet słyszę, że to jest gdzieś ognisko, więc... Nawet nie będę już ten... Nie będę już sprawdzał. No dobra, teraz pytanie. Czy tutaj po bokach nie było czegoś godnego uwagi? Bo co kojarzę? Tak, kojarzę, rzeczywiście kojarzę. Kurwa! Dobra.
nie przeszło. To, że ja bardzo często tutaj generalnie przebiegałem po prostu, tak na chama przebiegałem. Jezu, nie mogę. Fajn. Jeżeli przeciwnicy mają zamiar stawać nieskończoność, to ja naprawdę nie mam zamiar się z nimi używać ani chwili dłużej niż jest to absolutnie konieczne. Zwłaszcza jeżeli wspomnianymi przeciwnikami są Dragonriderzy. Mogę fetysz nadawanie wcześniejszych bossów jako przeciwników normalnych jest taki strasznie... Kwestionuję go. Felsztat, Felsztat, ty chuju. Z tego czy innego powodu jestem niemalże pewien, że nie wyjdzie mi to za pierwszym razem? Głównym powodem jest chyba to, że nie walczyłem z Felsztatem jakieś 100 lat. Wow. Dobra, odejdę się tutaj, czemu je? Kojarzę, że warsztat jest też znany ogólnie jako boskie, ma absolutnie zjebane hitboxy, co mnie trochę niepokoi. W sensie, może nie tyle hitboxy, co... potrzebuję się od niego odsunąć. Na tyle, żeby móc Life Gema przynajmniej użyć. Dobra. Jeszcze jeden. O, ma tak dziwnie te ataki zrobione, że nie do końca jestem pewien, kiedy będzie wykonywał je dalej. Tutaj na przykład byłem pewien, że już jestem bezpieczny, a wykonał jeszcze jeden. Tutaj też z kolei byłem pewien, że zrobię jeszcze jeden. Także będę musiał się go na spokojnie nauczyć, jak jest. Ja? Bezpiecznie mi będzie starczą mimo wszystko, wydaje mi się. Dopóki nie będę miał pewności. O, właśnie dlatego. Bo w takiej sytuacji mogę sobie po prostu stanąć zataczo i przyjąć walczego tego jednego hita. A jednocześnie taktyka z Circle Safe'owaniem mam wrażenie, że to nie działa aż tak dobrze, bo jego ruchy są strasznie takie zamaszyste. No on już się buffuje, nie podoba mi się to. Bo teraz jego ataki będą dużo więcej dawały. I chyba ma też magię. Yep. Na szczęście tak w miarę łatwo do unikania. Wow. Cześć, pasku. Au. A propos tego, co mówiłem, że będzie mi więcej zdawał. Chyba to jest magia. Wydaje mi się, że ta magia jest dobrym momentem, żeby mu trochę naklepać obrażeń. Bo on wtedy na dość długo ma animację. Więc chyba tak będę próbował robić, generalnie. Powinien ten oberwać chyba. No i przy okazji to są więżone. Jak się nabafuje, to zadaje więcej, bo zadaje mnożne obrażenia. A one przechodzą też przez moją tarczę. Wow! To mogło być niebezpieczne. Ja. Ociąc za dużo.
No tak, to też właśnie jest ten problem. O Boże, to jest złe miejsce do tego ataku, chociaż nie jest tak źle. O, nie ma staminy. To był błąd. Mam też wrażenie, że on dostaje mniej obrażeń, jak wykonuje ten magiczny atak. A, pepo. Błąd? Wow! Przepraszam, że chciałem użyć Life Gema. Już nigdy więcej nie pełnię takiego błędu, jak używanie przedmiotów leczących w walce. Dobra, czas do tej najprzyjemniejszej części wrócić, I guess. Mam jednego embeda, to mnie trochę niepokoi. Let's go. Właśnie, ja mam już DualShocka, więc powinienem móc normalnie wykonywać te dwójki. A sprawdźmy. Jup. Od razu lepiej. Tak, ode. Tylko nie moje dusze, które tam leżą najgorzej. Nie, Gaela nie zabiliśmy. Byliśmy w ostatniej fazie, ale zabić go nie zabiliśmy. Ja się proszę tym dodatkowym atakiem. Wiem, że nie powinien go robić, ale i tak go wykonuję. Bo on niby tak delikatnie staggeruje po tym, ale to nie jest czas na wykonanie innego dodatkowego ataku z MLG Solda. Wow! Jestem dzisiaj bardzo mocno nie w formie, I guess. Aczkolwiek zwalam to na to, że długo po prostu nas tu nie było, jak tako. Anyway. Spróbujmy tego Talismanu poużywać, I guess. Wątpię, żeby mi to jakoś specjalnie pomogło, biorąc pod uwagę, że moim głównym problemem jest obrywanie od ataków, które nie są czarami. Ale spróbować na pewno nie zaszkodzi, tak? Jeżeli się okaże, że to mi pomaga, to tylko lepiej. Tylko mówię, ja kompletnie nie wiem, jak się tego używa, nie znam timingów na tym, więc podejrzewam, że moje pierwsze parę prób będzie kompletnie spaplanych. Au! Chciałem tylko na próbę go użyć. Używa się w miarę szybko i jest wałę wokół mnie, więc chyba teoretycznie mogę też używać, jeżeli coś mi na plecy leci. Przynajmniej tak to wygląda. Więc daje się być w miarę okej opcją, tak na pierwszy rzut oka. Wow. To jest nawet bezpieczniejsza opcja niż ta, którą ostatnio wybrałem. Weknę sobie stosować przed wejściem, żeby nie dostać jakiejś lepy na rej. Próbuję wchodzić tej kąty, bo ostatnio w Elden Ringa grałem pomocy. No i trafio. Dobra, to mnie akurat na pewno trafio. To też mnie na pewno trafio. Chciałbym stać i się wyleczyć.
Nie czuję tego timingu. Jezu Chryste. Nie jestem w stanie wyczuć. Potrzebuję podejrzania jeszcze paru walk, żeby to ogarnąć. Teraz mi przyjebie, bo nie zdążę. Wow! Chodziło nie. Dobra, teraz mi parę razy jebnie, I guess. A, bo my jesteśmy w ogóle na takiej otoczonej arenie. Jakąś czarną magią. Bo, a, bo ja nie mam jej obudą z jakiegoś. Ale chyba nawet wiem dlaczego, bo wciskałem trójkąt, żeby wejść na arenę. Jezu, zolowałem. Nie, bo że jest lepiej obłodącz, to ja wiem, tylko byłem pewien, że miałem ją obłodącz. W ogóle wydaje mi się, że lepiej się trzymać z jego lewej strony niż z prawej, tak jak w większości jej przypadków. Przez to, że ta jego ręka, która ją używa do ataków, to właśnie lewa ręka, a nie prawa, takich zazwyczaj. To jest taki nawyk, który sobie dość szybko człowiek wyrabia, że dobrze się trzymać przeciwnej strony niż ta, której boss używa do ataków. Nie chcę teraz zapisać Mount Humanity. Aczkolwiek coś czuję, że nie zdążę go użyć. O, dziękuję, że ma zasięg na całą arenę. Dzięki. No dobra, teraz ważne pytanie brzmi, gdzie ja sobie właściwie blokowałem. Absolutnie przeklęte, holy fuck. To było tutaj? To było chyba tutaj. Tak, to jest tutaj. No, ja nie mam absolutnie zamiaru przebijać się tutaj przez całą tą hordę, która tutaj na mnie czeka. Po moim kurwa trupie. Nie wyobrażam sobie, żeby walczyć po kolei z każdym duchem, który tu jest, ze spawnującymi się przeciwnikami i jeszcze z Dragon Raiderem. Tu nie na się akurat chciałbym swoje dusze, choćby po to, żeby ten... Aha. Żeby potem uslajdżemy sobie dokupić. Najgorsze jest to, że ci przeciwnicy wciąż żyją, tak jakby, i jak skończymy bossa, to oni... Wow! I oni tu mogą wejść po prostu. Zdążę? Uff. Ledwo. Nie wiem, czy w drugiej fazie bym to przeżył. To mnie nie trafiło. To mnie najwyraźniej trafiło. Live czymś się nie użył. Ups, zły timing. Bop. Zastanawiam się, czy nie lepiej mi używać po prostu tego Twin Blade'a dwuręcznie i się dolować mimo wszystko? Uwierzyć w swoje możliwości. Wiem, że to słynne ostatnie słowa, ale będę sobie wmawiał. Czy on to zdaje obrażenia? Nie. Well done.
A, on rzuca spela? To był bardzo faltowny roll. No Jezu! Chciałbym wiedzieć, kiedy on wykona ten drugi atak, a kiedy nie. Chciałbym też wiedzieć, kiedy mogę bezpiecznie użyć Lightdrema albo Estosa. Dobra, teraz mogę spokojnie się wyestosować. Wow, 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 spokojnie, pani warsztat. Widzenie po kile najlepsze, najsilniejsze. Dusza warsztata. Oj, najlepszy przyjaciel, o Boże. O Boże, o kurwa. Cześć, Wendyk. Pieśń króla. Powiem tak, jeżeli ktoś jest turbo masochistą, to może być Wendika. Ja mu nie zabronię. W tej chwili, jeżeli dobrze pamiętam, Wendik ma jakieś 32 razy zmniejszone obrażenia. Ale czysto teoretycznie nie jest to niewykonalne, żeby w tej chwili pobić Wendika, tak powiem. Ale tak jak Osite mówi, normalniejszą opcją jest używanie duszy olbrzymów. Warsztat nie zostawia po sobie ogniska? Czyli sugerujecie, że jakbym chciał wrócić do Wendika, to musiałbym znowu przez ten głupi podbieg robić? Fuck! Boganie, z tego co pamiętam, Wendik jest konieczny do skończenia gry, więc... więc po prostu teraz sobie stąd pójdę, I guess. Nie, no nie będzie mi się chciało tutaj podbiegać. Bo chciałem zademonstrować, jak długo by się go biło, ale... Stwierdziłem, że nawet jak na mnie to byłaby lekka przesada. Dobra, jak my z poziomami stoimy? Trochę Vigor by się przydało. Nie, zawsze mam wrażenie, że w DS2 poziomy Vigor dają strasznie mało względem innych Dark Soulsów, przez to, że zaczynamy od 1000. Dobra, tylko teraz pytanie, gdzie tego trudnego pierścienia się używało? Bo generalnie to, co znaleźliśmy, to ten pierścień i on otwiera wrota, tylko gdzie one były? Holy fuck. Tak długo nie grałem w dalszą część DS2, że zapomniałem, gdzie były te wrota, bo to nie były te wrota na dole zamku. Right? Nie. Nie, na pewno nie. Gdzie to było? W Shaded Woods? Znaki zapytania? I z tego ogniska? Ha. Nie, to jest chyba najgorsze, że kompletnie nie pamiętam, gdzie to było.
Może to były te wrota w ten klejk? Aż seknę, zobaczę. Nie to ognisko. Nie to. Zamek jeszcze raz, ale Kingsgate. Mówię, wydaje mi się, że to są te wrota. Wydaje mi się też, że ci dwaj skurwysynowie się obudzą. O, przynajmniej jeden, I guess. Dobra, załóżmy pierścień. I czy on mi to otworzy? No to się rusza. Więc to będą te wrota. Nice. To co, idziemy kończyć grę? Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha! Kurwa, ha! Czemu ja sobie to robię? Wytłumaczcie mi, dlaczego ja taki jestem? Jest absolutnie coś, czego nie powinienem robić w tej chwili. A może jest? Whatever. Będzie fajnie. Akurat zaraz sobie do Gala pójdziemy. A tutaj nie było żadnych skrzynek chyba. Nie. Kompletnie. W dużym skrócie lokacja, do której właśnie idę, to lokacja, w której walczy się z ostatnim bossem. Cześć, Samurajo. A w sumie założę to, bo i tak nie ma nic lepszego. Dwójka skurwysynów matki natury. Throne Watcher i Throne Defender. Jak się z nimi walczyło? Odpowiedź nie walczyło się nie jest odpowiedzią. A już na pewno nie tą, której bym chciał. Chociaż gra chyba mi sugeruje właśnie, że się z nimi nie walczy w tym momencie. I chyba się z nią zgodzę. Także jeżeli ktoś się nie zapyta, dlaczego ja to sobie robię, to moją odpowiedzią będzie nie mam zielonego pojęcia. Ale cóż, leżą tam moje dusze, więc będę musiał po nie wrócić. Ech. Cześć, Gaelu. Tym razem już nie będę tak wejdził jak... Znaczy, wejdził, gwidził jak ostatnio. Będę gadkował tylko wtedy, kiedy będę tu użyć bezpiecznie. Czyli raczej po którymś jego ataku z wyskoku. Albo po czymś takim. Dla mnie to jest chyba absolutnie najbezpieczniejsza, także mu ucisnąć jeszcze jeden. Tutaj nie. O, spójrzcie, jakie proste. Dwa, trzy, cztery, pięć. Jep. Dosłownie mógłbym używać tylko dwójki przez tą fazę, tak naprawdę. Chyba, że będę tak dalej nie trafiał, to się zastanawia tym pomysłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ups.
To był okropny timing. To daleko jest trochę. A? Siemcon? Te nierówności? Te no potrafią tutaj strasznie przeszkadzać momentami. Ale czasami też pomagają, więc trzeba zwracać bacznie uwagę na to, gdzie się stoi. Chciałbym skorzystać chyba z okazji, żeby... Dobra, nie chciałbym skorzystać z okazji, żeby się wystosować, I guess. Teraz jest ta blokada. Czy kombem? Możliwe, ale nie czuję się na tyle bezpiecznie, żeby używać komba Greatswordem. A ty kurwa. Bo jedna L2 jak wejdzie, to wiem, że jestem wtedy w miarę bezpieczny. Kombo możliwe, że rzeczywiście mu zada więcej, ale... Mówi, nie do końca czuję, kiedy mogę go używać. Potencjalnie. Strzelaj se. Na kurde, follow-upy. To było zbyt niebezpieczne. Niebezpiecznym położeniu trochę. Mam wrażenie, że odrobinę przesadzam z tym. O Boże, trzecia fada? Jop, to jest trzecia faza. I ona będzie mnie boleć, jak sam z Fulbesem. Zapomniałem kompletnie o tym, że on drugie skacze. Niedobrze. Estus. Muszę pamiętać, żeby go nie atakować po wyskokach w tej fazie. I nie wiem, czy zaraz się nie przerzucę po prostu na spele. Bo z spelami pamiętam, że szło mi w miarę bezpiecznie. Najgorsze jest to, ta trzecia faza na tyle mocno się różni tym, kiedy można go bić w porównaniu do poprzedniej, że bardzo często kolci mnie, żeby go zaatakować wtedy, kiedy nie jest bezpiecznie. Na przykład teraz. A? Skorzystać z wolnej chwili się wystosować. Tylko on mi chyba nie do końca chce dać wolną chwilę w tej chwili. Dobra, to jest wolna chwila. Oj. Dobra. To wygląda jak dobry run, więc próbuję się wyemberować, jak będę miał czas. A to nie wygląda jak czas. To wygląda jak czas. To nie wygląda jak czas.
opływa. Się dałem zbejcić. Dobra, koniec zabawy. Shinji w ostatnich chwilach przypomina sobie, że jest magiem. O-o. Zapomniałem, że on się może teleportować! Holy fuck. Dobra, koniec. Przypomniałem sobie, że jestem magiem. Czas się bić jak chodzi i mężczyzna. Albo i nie, bo... Jedne ci. Nie ma staminy! Kurwa. Jestem martwy. Ja się proszę tym, że używam Crystal Soul Speeda ze wszystkich rzeczy. Tak samo jak się proszę tym, że stoję przy ścianach. Nie trafiam go. To jest najgorsze. Kurwa! Mgła. Mgła nie działa za dobrze, bo mgła ma mały obszar działania. Przez co... Tak mobilny boss jak Gal tutaj w ogóle z niej nie będzie obrywał. Mgła działa dobrze tak naprawdę na bossów typu Midir, Morze Oseiros, na tego typu rzeczy, gdzie... Boss, powiedzmy, będzie albo na tyle duży, albo na tyle mało ruchliwy. Gael absolutnie nie wchodzi w grę. Mania czy Gael? To jest bardzo dobre pytanie. Odpowiem bardzo poprawnie, politycznie, że te dwa uniwersa się różnią na tyle mocno power levelem, że nie ma co rozpatrywać się walk tego typu. Przepraszam za poprawną politycznie odpowiedź, wiem, że oczekiwaliście czegoś bardziej konstruktywnego. A jeżeli masz na myśli, kto by wygrał, na zasadzie wrzuć ich obu do jednej gry i każ im się bić w jakimś, powiedzmy, AI kontra AI, to zgadywałbym, że Malenia. Zdziwiłbym się, gdyby jakikolwiek boss DS3 wygrywał z Malenią przez to, że ona się leczy. Przez to, no jak dla mnie z automatu, Malenia będzie... Nawet jeżeli nie będzie na swoich jednych HP-kach wygrywać, to z automatu wygra przez sustain. Bo bossowi dużo mniej unikają rzeczy jednak. Nie lubię, jak mi Lokon schodzi. Na przykład takich tutaj. Nie lubię też, jak muszę leżeć 50 lat. Po czym boss i tak nie daje mi dosłownie czasu na Estusa.
Czemu on ma dwa momenty, kiedy zadaje obrażenia? To mnie najbardziej zastanawia. Jezu Chryste! Dobra, co my tutaj robiliśmy? A, tak, racja. Faraon Watcher i Sound Defender. Jeżeli myślisz, że ja tam nie wrócę, to jesteście w jednym wielkim błędzie. A, Boże, bo ja tutaj za każdym razem muszę... Fuck! Muszę ten pieśń zakładać potem. Ale to jest trochę unlucky. Ja mam poziom, właśnie jest to 17. Generalnie w Dark Soulsach dwójce mam wrażenie, że poziom, z którym kończymy grę, jest znacznie wyższy niż w dowolnych innych Soulsach. I to tak znacznie, znacznie wyższy. Czemu nie ulepszasz i nie zmieniasz zbroi? Czemu nie zmieniam zbroi? Moją odpowiedzią jest 64% equip loadu, które... Jak założę większość rękawic, to mają po... 69-70%. To jest moja odpowiedź, dlaczego... Dobra, teoretycznie w ten sposób mogę. No, ale jakby na to chcę założyć Alona, zrobić na plus 10. O, jak ja... Ledwo Twin Blade'a zrobiłem na plus 10, ja nie na tle materiałów nawet. Jednego czanka, o, zrób sobie na plus 10. Zatem ja nawet... Nie wiem do końca, z czym chcę chodzić. Przez to, jak equip load mnie tyra. Ja tyle często zmieniam to, co obecnie noszę, że... Nie czuję, żebym miał ulepszać cokolwiek w tej chwili. Bo zaraz coś ulepszę i się okaże, że to za chwilę już będzie nieużywalne, bo noszę coś innego. Ja tylko chcę swoje dusze. Chciałbym, żeby te dwa kutafiksy się nie trzymały tak razem. O, na przykład takich teraz. Ups. Niestety ta walka ma bardzo zabawny, interaktywny gimmick, o którym trzeba pamiętać. Au. I bynajmniej gimmickiem tym nie jest moje umieranie ciągłe. Jakkolwiek chyba to nie wyglądało, że jest inaczej. Ani to, że są tu dziury. Au. Gimmickiem jest za to to, że trzeba ich zabić mniej więcej równocześnie, bo inaczej się będą skrzeszać. Co oznacza, że tak jak teraz mnie głównie ten Watcher bił, to musimy jakoś odciągnąć Defendera, żeby trochę Defendera pobić. Ja widzę, że kolega... Watcher stwierdził, że sobie broń zbuffuje, nie podoba mi się to. Bo przez to przychodzi mi przez tarczę. Nie pamiętam, czy ten buff trwa jakoś specjalnie długo, szczerze mówiąc. No kurde, to było 3-hitowe combo. No o. Jeszcze jednego gema bym sobie wyknął, bo tak mało HP mam. No i muszę Defendera tak pobić.
Na pewno nie tak, Jezu Chryste! Strasznie długo zapamiętało mi, a tak potem... Znaczy... Dzięki, kurwa. Zapamiętało mi to, że byłem po rolu i że atak wykonałem. Nie chciałem tego rola wykonywać tam, to na pewno. Kurde, emberów nie mam. Czy ja mam gdzie jeszcze kupić embedy? To mnie zastanawia. Bo chciałbym mieć takiego jednego zapasowego embeda na wypadek, jakby mi dobrze szło generalnie. Tak, żeby go użyć trochę jako leczenie przynajmniej. Trochę starej baby. No a wcześniej to było jako kupiec, więc myślałem, że może będzie coś dla mnie miała. Dobra, mam egzystencjalne pytanie. Czy masz embedę? Kurwo! Nie ma. Po prostu nie ma. Smutek. Okej. Okay. Czyli bez embeda generalnie teraz zostanę, ale... Czekaj. Jezu, chcę iść tam w rozsądną stronę, chcę iść. Lepiej. No dobra. Tego nie będę używał, tego nie będę używał. Uznałem, że w sumie tak jak wcześniej była rada o tym, żeby ten, żeby sobie ulepszyć sprzęt, to czemu by tutaj tego nie zrobić? Ja nie mam habla wyższego, nie mam habla wyższego. Fire damage tutaj niekoniecznie mi się przyda, to już prędzej. Stamina recovery speed może mi się przydać, bez tego nie mogę żyć. Pyro flame, tutaj w ogóle nic nie waży z tego co pamiętam. On dosłownie nic nie waży, więc nie ma różnicy czy ten. Wydaje mi się, że on zadaje dark damage, ale dopiero od drugiej fazy. Ale tutaj też głowy sobie uciąć za to nie dam. Crystal Soul Speed mi się tak kompletnie nie przyda, bo jest za wolny. Homing Soul Massy mogłyby. Miracle niekoniecznie, Deep Soul niekoniecznie. Znaczy, na pewno mgłę mogę wejść, do tego jestem pewien. Zróbmy tak może. Mówię wam, zmiana tej zbroi na pewno im bardzo pomoże. Kopium. To są i tak ciekawości. Ile to mu zrobi? Gael mordeczko? Ej, nic. Holy fuck, jakieś 100 obrażeń. To było smutne.
O lala, to był okropny timing. A propos. Mam wrażenie, że mniej dostaje ogólnie. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Nie wykonujesz daje ataków w tanie. Miny trzeba zagenerować. Hapeków też najwyraźniej. Olala. Wszystko wyliczone co do centymetra. Mech. To był grid. To był 100% grid, holy fuck. To jest ten nie, że powiem, że powinienem obedwać. To jeszcze nie jest faza? Jezu. To będzie faza. Dzięki Bogu, że stagger wszedł. Te follow-upy są tak denerwujące. A cholera. Zmemowany zostałem trochę. Pozwoluję tego? Tak, tak. Też tak czułem, że to nie było najmądrzejsze, co mogę zrobić. To też. Au! To był zły timing, przyznaję. Nawet nie blisko.
Przysięgam, że jestem niemalże pewien, że gdzieś czytałem, że paski bossów w Ring City są zaprogramowane tak, że one nie pokazują właściwych HP-ków. Tylko, że ten ostatni pasek schodzi wolniej niż pozostałe. W sensie paski, że końcówka paska. Więc wcale nie musimy być tak blisko, jak nam się wydaje, że jesteśmy w porównaniu. Au. To było złe. Essa! Got him. Dobra. To by oznaczało, że w TS3 chyba już dosłownie nic mi nie dostało. Przynajmniej tak na szybko mi kompletnie nic do głowy nie przychodzi. Bo czy jest coś, co mogłem pominąć w DS3? Pomyślmy. Z Ariandę robiłem bossów, w Zing City robiłem bossów. Fabularnie mało którego bossa da się pominąć tak naprawdę. Drzewo musiałem robić, bo robiłem broń z bossów. Nie, nasz przejrzę sobie ogniska. Bo zaczynam się zastanawiać. No, Seirasa robiłem. Drzewo robiłem. Sage'a robiłem. Watchersów robiłem. Deaconsów robiłem. O nie, Lucian na mnie. O nie! Proszę nie. Volnirel Demon Kinga robiłem. Pontiff. Aldrich. Jorm. Dragon Slayer Armor. Lorian Lothric. Nameless, King Liverna, Soul of Cinder, Ariandel, Demon Prince, Gael Midir, Half-Light. No nie, to DS3 jest skończone w takim razie. Musiałbym NG+, żeby dalej robić technologikę. Bo już naprawdę nie jestem w stanie nic innego wymyślić w tej chwili. Znaczy mówię, w Solo Cinder też już robiłem. Solo Cinder robiłem jeszcze zanim te DLC-ki zacząłem ruszać. Z tego co pamiętam. A już na pewno przed tym, przed Link City robiłem.
chyba połączyłem pierwsiejszy płomień i tyle nas widzieli. Nie, nie zaczynam. Także w każdej chwili możemy zrobić NG plus, jeżeli chcemy. Ale co ja chciałem? Chciałem jeszcze tylko pokazać, jakie świetne rzeczy po sobie zostawia kolega Gal. Jedną z rzeczy jest akusz, który używał. A drugą jest wielki miecz Kaela. Ma on dość sporo śmiesznych, pojecznych kombosów jako swój weapon art. Niestety nie mam statów, żeby go używać, bo siła dla maga, Omega Lul. I tak wiem, że maga po tym, co pokazałem przez jakiś większość playthrough, ale dużo. Jakby Ring City kompletnie nie pozwala moim zdaniem grać magiem. I tego się będę trzymał. Przez to, jak mało się zadaje. No dobra. To oznacza mniej więcej tyle, że TS3 kończymy. Więc wracamy do DS1 i DS2. E. F. A nawet GH, jak wolisz. A tak sobie o co chodzi? Bo zazwyczaj traktuję to jako takie E coś tam. Jeżeli nie to miałeś na myśli, to przepraszam. Śpisz? No nie, chyba nie śpię, aczkolwiek jak patrzę na to, jak dobrze roluje na Anusie, to chyba jakaś część nie śpi. Bo to nie są role, które wykonywałby przytomny człowiek. Też mnie goni, by the way. Nie podoba mi się, że coś mnie goni. Czemu tak nie potrafię rolować na Anusie? Co mnie tak kurwa strzela? Okej, okay, to akurat więcej mnie strzeliło. A jeszcze odpowiadając tak w pełni na pytanie. W DS1 wciąż jestem na Anusie i nie spodziewam się, żebym wyszedł stąd przez najbliższe 20 godzin. Patrząc na to, jak mi póki co idzie. A w DS2 jestem po warsztacie. I ambitnie stwierdziłem, że Throne Watcher i Throne Defender to jest content, który chcę teraz robić. Proszę nie kwestionować tej logiki. O, pięknie. Holy fuck. A gdybym tak przestać się lokować na Anusa? Nie, nie mogę przestać się lokować na Anusa, bo nie będę go trafiał. Bo jak wszyscy wiemy, trafianie bez Lokona jest niewykonalne. Jezu, DNW mnie strasznie to, że on zadaje obrażenia tym podskokiem pierwszym. Aha, no spoko, rozumiem. Czy on ma graba dosłownie jakieś 360 stopni? On mnie zabije. Fajny boss, lubię takich. Nie będę kłamał, lubię takich bossów. To co, ile razy zupełnie... O mój Boże. Zastanawiam się, ile razy przypadkiem mi się zdarzy, że odpalę DS3. Przez to, że zapomniałem, że... Ale nie muszę zakładać pieśnienia. Że już je mam zrobione. I po prostu z przyzwyczajenia wcisnę tą w trójkę. Bo mam to jako skróty klawiszowe na OBS-ie, żeby mi przełączało scenę. Najgorsze jest to, że tak sobie myślę, w DS1 jestem tak naprawdę przy końcu. DS3 przeszedłem. W DS2 jestem w jakiejś połowie. Połowa to może przesada, ale licząc z DLC-kami to zdecydowanie połowa. Bo wszystkie DLC-ki w DS2 są dość długie.
O, i wciąż będzie uważał, że DS2 to dobre gra. O. Tak, będę. A o co chodzi? Ej, duszę. Zwiedziłem. Ależ backflipuje kolega. Dobra, chyba muszę starczo zacząć biegać. Czy mi się wydaje, czy ten, czy Defender zadawał mi obrażenia przez tarczę? Kurde, myślałem, że mogę zbackstabować. Aż tak dobrze to nie ma. Dobra, nie będę miał czasu raczej na Estusa. Aż na pewno nie jak kolega do mnie biegnie. Teraz będę miał czas na Estusa. Ratowałem. Oj. Te o mi rzeczywiście zdaje obrażenia przez tarczę. Holy fuck. Czy ja mam po prostu tarczę bez 100%? O mój Boże. To było okropne. Zaraz pójdę zinspekować, żeby mieć jakiś 50 adaptability. I swear. Tylko po to, żeby szybciej używać estusów. Czy to nie brzmi jak świetny pomysł? Jeżeli uważacie, że nie brzmi, to pewnie macie rację. A gdyby tak... zabić tego chłopka, który we mnie od tyłu strzela? Mam wrażenie, że coś mi zaczyna odrobinę przycinać, trochę mnie to niepokoi. W sensie nie wydaje mi się, żeby Dark Souls 1 powinny mi tutaj chodzić mniej niż 60 FPS-ach. O to mi chodzi głównie. Spadnę. Pewnego dnia takimi dolami ja spadnę w dół i będzie mi bardzo przykro. Kurde, kompletnie nie czuję, jak się walczę z Manosem, powiem szczerze. Nie jestem w stanie... O Boże, poszedłem nie tu, gdzie chciałem. Holy fuck. Hold up. Ja ten? Rzeczywiście ja ten musiałem schodzić. Halo? Czy może mi ktoś wytłumaczyć ten komunikat, który mi właśnie wyskoczył? Konkretnie chodzi mi o tą część, dlaczego on wyskoczył. Czy tej broń się nie naprawia przy ognisku? Holy fuck. Chciałbym. A tak teraz ja oczekuję, że w Dark Souls 1 jest dobry. Nie wiem, jak ja tak mogę. Że ja szkaluję i hejcę? Nah, can't be. Kurwa.
Urwo! Otwieraj. Ja sam mam dla tych, którzy jako tako nie znają się na DS2. Throne of Honor to jest lokacja, w której dosłownie walczy się z ostatnim bossem. Przy czym można do niej wejść, tak jak widać, dużo wcześniej niż jest to przewidziane, bo ten duel, z którym walczymy, nie jest ostatnim bossem, od wielki spoiler. Tylko jeżeli pokonamy ich teraz, to nie będziemy musieli z nimi walczyć sekwencyjnie przed ostatnim bossem. Więc pewnie dobrze można to załatwić wcześniej. Trochę ułatwia to sprawę mimo wszystko. Moje dusze leżą na krawędzi. Właśnie, czy to powiedzmy moja tarcza nie jest 100%, czy... To są moje dusze, dobra. Cóż za pachlipy, panie. Chodź się bić. Wiedziałem. O mój Boże. Zaatakowałem jeden raz. O, jeden za dużo. Mam teraz dziwne wrażenie, że nie będziemy robić za szybko progresu żadnego. Ani w jednej, ani w drugiej grze. Potrzebuję to. Nie w te strony, nie w te strony, w te strony. Jestem na dobrej drodze, żeby mental siadł mi na tyle, żebym poszedł po prostu serować Manusa. Aczkolwiek nie jestem pewien, czy jak już się zacznie z nim walkę normalnie, to czy jest to możliwe. A, racja. Dorabiej tiszej. A ona ma 60. Hold up. Jest coś, czego nie rozumiem. W tym momencie. Czemu moja halabarda tak chujowo skaluje? Czemu ona ma plus 46? Chciałbym wiedzieć, że nie, aczkolwiek absolutnie mnie nie zdziwi, biorąc pod uwagę, o jakiej grze mówimy. Ja nie mogę naprawić tej broni. I jeżeli dobrze rozumiem, nie ma też tej warpa. Oh god. Oh god. Oh god!
Jak rozumiem, w tej grze nie ma czegoś takiego jak Reaper Powder. Ja jebie. Nie wierzę w tego czasem. Holy fuck. I ten spadłem. Nie, ta pada wygląda tak, jakby uszkodzona broń zadawała mniej. What the fuck? Czemu? Ja pierdolę. Tak z ciekawości, jakbym wziął tego warpa, gdzie mnie to warpnie? To nie jest to ognisko, prawda? Chciałbym, żeby to było to ognisko, ale to nie będzie to ognisko, prawda? Oh god! Tak samo wciąż uznaję za absolutny bullshit, że... Nie mogę w tej chwili ulepszyć się halabardy wyżej niż na plus 11, pomimo że jestem dosłownie przed ostatnim bossem i na ostatnim bossu DLC-ka. Nie rozumiem tego. To jest dla mnie kompletnie zrozumiałe. No teraz mam po prostu 65. Czyli rzeczywiście uszkodzona halabarda po prostu... No przy czym kryształowa wciąż zadaje więcej, jakby nie patrzeć. Jezu. Boże, ja nawet dusz nie mam. Na to. Znaczy, nie oszukujmy się, mam dużo dusz do zjedzenia tak naprawdę. Zwłaszcza tych bossów. Co nie, to wezmę sobie jeszcze dwa łychny, to pozostałe też kupię. Purchase item. Czy będę jakiś mod ogrywać? Powiem szczerze, nie znam się za bardzo na modach, więc... Więc nie wiem... O, czy jednak da się tu odpnąć? Nice. Ej, a co jeżeli? Czekajcie, a co jeżeli? O nie. Sproje też napraw. A jest uszkodzona. Sproje napraw. Naprawdę? Prędzej to mógłbym zrobić. Znaczy, ja chwilowo mam jeden bardzo idiotyczny pomysł i wiem, że pożałuję robienia tego. Ale w sumie, tak jak teraz o tym pomyślałem, to Manus mi kogoś przypomina. I chcę sprawdzić, na ile to będzie się zgadzało. Bo jeżeli będzie się zgadzało, to poczuję się trochę głupio. Ale to najpierw muszę dojść w miejsce samej walki z bossem. Najbardziej mi szkoda, że nie można przez Fog Gate'a przejść bez aktywowania walki.
Tam widziałem, że teraz jakiś model Elden Ringa wyszedł, ale jednocześnie chciałbym trochę poogrywać Elden Ringa jakimiś buildami, takimi, którymi jeszcze na przykład nie grałem, albo chciałbym je porządnie ograć, na przykład z magiem, tak mam. Czy Humanity będą pomniejsze? Oczywiście, że będą. Teraz pozwólcie, bo mam bardzo głupie pomysły i chcę je wykonać. Nie przejmujcie się mną. I przysięgam, jeżeli to zadziała, to będę kolował bullshit. Będę bardzo intensywnie kolował bullshit. Cześć Anus, chodź się bić. Okej, nie, to mi wciąż zadaje dużo i powala. A ja go w dodatku bardzo nie trafiam intensywnie. Okej, nie jest to Nito, to na pewno. Zastanawiam się, z czego wynika to, że tyle dostaje. Czy jego atak się postawi, czy jako Dark tutaj, czy Kidiabo? Bo nie czuję, że on dostawał mniej niż kiedy byłem w zwykłej zbroi. A Hubble powinien mieć dużo wyższą fizyczną obronę. Więc dobra, opcja z Hubblem zdecydowanie nie działa, to na pewno. Więc przynajmniej tego sera będę mógł sobie trochę odpuścić. Dać plus. Zastanawiam się, czy... Ja nawet nie za bardzo mam w co już ofensywnie inwestować teraz, jak na to patrzę. Bo tak naprawdę mam wymaksowaną halabardę, też halabardę, wymaksowanego Twinblade'a i 40x40, czyli softka w ofensywne staty. Więc już naprawdę niewiele więcej mogę zrobić, żeby szybciej bić bossów w tej chwili. Poza oczywiście zmianą broni, jakimiś buffami, tego typu rzeczy oczywiście, tak. Kojarzę, że Red Iron Twinblade jest lepszy niż ten mój. Więc to jest teoretycznie opcja przynajmniej. Ale jako taka ofensywnie już jestem w miarę na skraju możliwości. Takich czysto poziomowych, że tak to ujmę. I zapomniałem znowu tej głupiej touch trade. Najgorsze jest to, że Watcherowi jest zazwyczaj łatwiej wklepać ciosy, bo on chętniej do nas podchodzi. O jedno, to było okropne. Watcher chce mojej dupy. Albo i nie chce mojej dupy, tylko nie bejci, że chce moją dupę. Teraz chce mojej dupy. Nie, on wciąż nie chce mojej dupy. Ups, ten drugi cios był za dużo. Burp, burp.
Raczej możemy tak naprawdę po jeden taki cios wcisnąć, nie więcej. Bo jak spróbujemy więcej, to drugi z dwójki się do nas próbuje przyczepić. Ojej, dałem się wejść trochę. Obawiam się, że zaraz też będę musiał trochę z live jamami też pokam... O Jezu, istnieje tarcza. Wow! To był bardzo ciekawy hitbox. To nie był ciekawy hitbox, to był zjebany hitbox. Ha, ha, ha. No dobra, czyli tak, Havel nie działa. Nie zmienię źródła dźwięków, mała kulpa. Już to na pewno. No dobra, to teraz pytanie w takim razie. Co mi się najbardziej przyda na Manusa w takim razie? Cześć, Pratko, witam ponownie. Teraz się zastanawiam w sumie. Bo ewidentnie zestaw Havla nie daje mi aż tak dużo, jak myślałem, że mi daje. Co mnie trochę niepokoi, nawiasem mówiąc. Chciałbym wiedzieć swój equip load. Mogę do 30 bodaj. No teraz jeszcze mogę fastelować to na pewno. Nawet nie jestem do końca pewien, jaka obrona by mi się przydała przeciwko temu Manusowi, tak naprawdę. Jeżeli jakakolwiek. O kurwa, już oczywiście facel, kto by się spodziewał. To jest tak niby... to jest już... What? To co najmniej interesujące. Jestem fasoluję. Czyli ewidentnie dużo bardziej to mi się opłaca. Havla jednocześnie nie mogę zdjąć za bardzo, bo... jak go zdejmę, to zbroja będzie nie do noszenia. Kurde, nie wiem jak się zabrać za to nawet, szczerze mówiąc, bo... nie wiem, kiedy ja mam atakować Manusa tak naprawdę, ani jak dokładnie unikać jego ataków. Mam wrażenie, że trochę za mocno mi wchodzi Elden Ringowe, roluj się w bossa, kiedy to nie jest coś, co powinienem robić. I że to może być mój problem. Ale jednocześnie kompletnie nie czuję timingu na rolowaniu jego ataków tą magiczną ręką. Bo takich tym kosturem, który on trzyma, to jeszcze pół biedy, tak. Ta magiczna ręka mnie strasznie mocno bije. Jeżeli chodzi o moje możliwości unikania tego. Otwiera Janus. Wow, ależ pięknie nie trafiłem. Spróbuję teraz od niego trochę większy dystans trzymać może. Zobaczymy, czy to mi pomoże. Najwyraźniej nie. Jezu, to że ten grab dwa razy grabuje mnie zawsze... wytrąca z czegokolwiek.
Bo wydaje mi się, że jestem już bezpieczny po dolu, a nie jestem. Chyba muszę się nauczyć po to, żeby go do tyłu dolować, a nie ten. A nie w bok. Bo to się wydaje to, co powinien robić. Nie wziąłem broni w ręce, goddammit. Holy fuck. Aż mi to zabolało w środeczku. What to do, what to do? To co, spadamy na dół? To jest bardzo dobra myśl. Czy istnieje świat, w którym chcesz się z nimi bić, jak turbo idiota napierdalający się bez przerwy? Chyba nie, co? Czy istnieje świat, w którym chcę w końcu sprawdzić, co jest nie tak z moją tarczą? Chyba tak. Ale to nie jest świat, w którym żyję. Kolega idzie. O Boże. Yep. Co robi Defender? Znaczy Watcher. A? No spokojnie, nie śpieszy mi się nigdzie. Słynne ostatnie słowa, wiem. A? Obywają, to jest proces. O Boże. Czułem, że to jest zły timing. Muszę też uważać, żeby z areny... Dobra, widzę, że problemy z badaniem areny nie są moimi problemami w tej chwili. Bo mam dużo większe problemy. To jest też powód, dlaczego nie lubię strasznie kanków jako tako, bo... Zawsze mam wrażenie, że nie ma kiedy wcisnąć ataku, bo drugi przeciwnik może stwierdzić wtedy, że dobra, teraz akurat cię zaatakuje i no nic z tym nie zrobić za bardzo. Że trzeba czekać jakieś 5 razy dłużej niż normalnie na to, żeby móc zaatakować jakiegoś bossa. Ale po prostu wiem, że to jest skill issue i powinien git gutnąć. Po prostu takie jest to moje odczucie i ja nie przepadam za gankami. Zwłaszcza kiedy obaj bossowie w ganku mają taki sam typ ataku, powiedzmy, no bo jak jest mag i wojownik, no to... Wow. To dużo lepiej mi się tego unika, niż jak jest dwóch wojowników, którzy wręcz walczą. Też dlatego, że maga i wojownika jest dużo łatwiej rozdzielić od siebie niż wojownika i wojownika. Tak samo rzeczy typu Lothichniczy jako ganków, bo to jest dla mnie jeden boss, który może atakować dystansu i wręcz, a nie dwóch oddzielnych bossów. Choćby przez to, że oni są tak naprawdę w jednym miejscu i na jednym się skupiasz wtedy tak naprawdę. Ganki typu Ornstein Smoke, typu dwa Gargulce z Elden Ringa, typu tutaj Throne Watcher, Throne Defender, to są dla mnie te ganki, które są problematyczne. Umrę. Albo i nie. Kurwa, ile on razy się zamachuje? Matko boska.
Okej, czyli tego trzeba szybciej używać. O Boże, jestem martwy. Bo z tego już nie wyjdę. Jezu, ile on tego ma różnego? Cześć Maciej. Ten boss wygląda jakby Metal Model W. Wiesz co, tutaj przynajmniej się cieszę, że mam tylko bossa, a nie cały etap, żeby tylko podbiec do bossa. Tak będę szkalował, o co chodzi. W szkalowaniu ZX Adventu zostałem wychowany. Potwierdzone info. Jakby ktoś był nie w temacie, to próbowałem przechodzić ZX Advent i na ostatnim etapie stwierdziłem, że to nie jest gra na moje umiejętności i nie mam zamiaru stęczyć nad jednym etapem najbliższe 12 godzin, gdzie na resztę gry mam jakieś 5. Tak, w bardzo dużym skrócie, bo powiem tak, ja wiem, że ja prędzej czy później bym się tego wszystkiego nauczył, prędzej czy później bym to przeszedł, ale sam pomysł takiego designu, jaki jest w ZX Advent, jeżeli chodzi o, powiedzmy, checkpointy i przechodzenie poziomu, przynajmniej w tym ostatnim, mnie na tyle mocno zraził, że nie chcę próbować. Wiem, że to samo jest w Zerach, przy czym nie będę kłamał, że ja w większości przypadków Zera przechodziłem na emulatorach i nie kryję się, że state'owałem. Nie pamiętam, jak przechodziłem na Let's Playach. Wiem, że nie mogłem przechodzić na tych. Na state'ach, bo głupio by to wyglądało. Ale to też było dawno, kiedy byłem jeszcze młody, piękny i potrafię grać. Co zdecydowanie dotyczy mnie z chwili obecnej. To też to udowadniam na każdym kroku. A bo ja staminiam. I can't. I literally can't. Holy fuck, to było okropne. Dobra, zmienię sobie ten wisiadek nieszczęsny. Przez to miałem nadzieję, że jak ma napisane, że deflektuje mrok, to że przy okazji manus będzie z tego jakoś dostawał, że będzie, nie wiem, parowany, a nie, że tylko blokuje czary, ale wskazuję, że to było trochę bardzo optymistyczne i życzeniowe myślenie. Podejrzewam, że jeżeli miałbym jakiś naprawdę bardzo dobry run, to mógłbym próbować używać Humanity, żeby się leczyć. Ale do tej pory nie miałem czegoś, co można by w połowie nazwać dobrym runem. Na tyle, żeby myśleć o używaniu Humanity. Nie, musiałbym chyba rzeczywiście obejrzeć, jak ktoś bije manusa, żeby wyczuć, jak się tego unika, bo zespoł nisko bardziej, no teoretycznie też bym mógł. Do ilu jest maksymalnie? Plus 2, znaczy plus do 20. I w sumie pewnie mógłbym też znaleźć dusze fajerki perki. Wow. Piękne. To jest jedyny atak, gdzie w miarę komfortowo się czuję z atakowaniem manusa. Podkreślam w miarę. Bo zawsze może też to zejść tak.
B. Muszę lepiej ogarnąć ten timing, Jezu Chryste. Albo i nie muszę. Pierdol się, Manus. Wszystkie twoje ludzkości. A, czy już wszystkie moje ludzkości. Powiem wam, że odkąd przestałem rolować, powiedzmy, na boki i zacząłem rolować do tyłu, to stało się znacznie przyjemniejsze. Czekajcie, telefon. No dobra, to teraz bardzo ważne egzystencjalne pytanie pod tytułem, co mi zostało do zrobienia? Najgorsze jest to, że jeżeli zacznę się zastanawiać, ile ja rzeczy mam jeszcze do zrobienia w DS1, to tego wyjdzie nieprzyzwoicie dużo wbrew pozorom. I do połowy z tych rzeczy nie pamiętam, jak się idzie. A, bo z rzeczy, co do których jestem pewien, to jest tak, mam Stray Demon w azylu, jest Moonlight Butterfly, jest Gwendolyn, jest Ariamis, jest Kalamit. Przy czym Kalamita musiałbym najpierw Gołga znaleźć, a nie wiem, gdzie jest Gołg i to jest chyba ta najgorsza część. A w sumie, skoro już jestem w tej części gry, to nie dobrze mogę skoczyć, spróbować go poszukać. Wiem tylko, że Gołg jest w wieży. Tyle pamiętam. Więc teoretycznie, jeżeli szukałbym jakiegoś sposobu... Znaczy, szukałbym sposobu. To jedna sprawa, ale szukałbym dużej wieży, takiej... Nie, to jest Koloseum. To w którym się za to jasem biłem. Potrzebuję innej dużej wieży. Gdzie będzie inna duża wieża? Bo Gołg nie jest tam, gdzie Artorias, prawda? Czy mi się już wszystko jebie? Kompletnie? Nie wykluczam, że mi się wszystko kompletnie jebie, tak żeby nie było wątpliwości. A, racja, przecież tutaj nie ma tego. Nie ma tak, że jak usiądę, to mi... Znaczy, że jak się teleportuję, to mi Estus... Wait, hold up. Hold up. A, bo ja siadałem przy ognisku przy Manusie. Right, a nie przy tamtym. Okej, okay, dobra, wszystko jasne. Nie, ale serio, to jest bardzo ważne pytanie. Gdzie
cholery GOG. Nieironicznie nie pamiętam, bo ja tego DLC-ka kompletnie nie kojarzę. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Gdzie jest Oxide, kiedy jest potrzebny? Oxide, pomocy. Ten jeden raz, o dawaj. Gdzie mogę znaleźć Goga, żeby ostrzelił mi Kalamita? Bo jeżeli powiesz mi, że mam się bić z Kalamitem bez ostrzelenia go, to zrobię ci krzywdę. Łatwo wiasa. No dobra, to czas sobie przypomnieć, jak się szło do Eltoriasa. Tutaj window, prawda? To window? Czy masz klucz? Mogę nie mieć klucza. Zobaczmy. Master Key, Eltorias, Dungeon City, Asylum, Big Pilgrim, Mystery. Basement, Key to Death, New London Ruins to the Seal, Archive Tower, Archive Prison Tower, Tower. Czyli chyba nie mam. Rozumiem, że to sprawia, że problemów jest dużo więcej niż chciałbym, żeby było. Na pewno ten kolega mi nie sprzedaje klucza, to już widzę. Domku z tymi głowami. To mi, nie będę kłamał, mówi mi to stosunkowo niewiele. O, tutaj sery dostaliśmy. Nice. Bo to... A, tu się idzie. Okej, okay, to przynajmniej będę już wiedział. I zgaduję, że tutaj jest mi klucz potrzebny. Yep, it's locked. Ale co, przynajmniej już będę wiedział, gdzie to jest pozytyw. Ale bez spa, człowiek. Te posuwali płodą. God damn it, to mi wiele nie mówi. To jest chyba najgorsze w tym wszystkim. Dusza bohatera. Tutaj mam wrażenie, że jak spadnę, to się wezmę i... A na się nie wziąłem i nie wyjebałem. Bo tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, jest arena do PvP, tu jest All Asyl. Okej, tu mam 10 stosów. Pamiętaj, zastanawiaj się. Tu w sumie naprzód. Czyli już Sun Township to jest? Bo mam wrażenie, że mamy dość duże opóźnienie, co może być lekko niepokojące, jeżeli chodzi o dawanie rad. Ulala. Dało się gorzej? A przynajmniej się na mnie wszystkie nie rzuciły tak, żeby mnie zabić natychmiast. Tam, gdzie była masa, to chyba rzeczywiście od Manusa będzie bliżej wtedy. Zwłaszcza, że od tyłu może być łatwiej mi zająć się magami. Dobra, to Warpik do Dungeonu. Aż nie wiem, czy stamtąd z kolei ktoś skrót nie byłby szybciej. Bo tak, tu do celu nie wejdziemy, bo są kraty. To możemy na górę jechać.
God damn it. Czy on był twardy? On był twardy. Tak, na jakieś 5 hitów pewnie są. No tak to wygląda. Możliwe, że 4 jakby counter hit wszedł, tylko ewidentnie nie mogę wykonać ataku, który przejdzie. Chain Helm. To nie jest to, czego potrzebowałem. Dobra. Tutaj jest wielki pokój, w którym dosłownie nic nie ma. Czaj nie usłyszał, jak tak będę po cichu szedł. Tak. Znaczy wiem, że... Boże, on mi poison nakłada. To jest mgła tująca. Aaaa! Dobra, zdążyłem wyjść w ostatniej chwili. Chciałem być śmieszny, ale mi nie wyszło. Wezmę sobie stosowany szeki padek quicknę. No tak, tu po bokach nic nie ma. A? Czy ktoś chce się na mnie zagrywać? Tak. Ale to obaj. To nie do końca to, co chciałem osiągnąć. To też nie do końca to, co chciałem osiągnąć. Ale dobra, radę. To combat stain, to wyjebane. To jest winta, która jest jakimś skrótem. Zgaduję, że nie chcę nim jechać na górę. Więc zobaczmy, co tutaj jest. To nic. Tutaj kolega do mnie biegnie. Dostał counter hitem na pysk. Pa. Dostaję więcej niż bym chciał dostawać tutaj, szczerze mówiąc. Zaczyna się magia. Minął lajki. A ten drugi? Au. No chodź, fajnie będzie. Żartowałem, nie będzie fajnie. Głupie pytanie. Czy ja sam to zrzucił? Właśnie sam chciałem w to strzelić, powiem szczerze. Wow, to było niebezpieczne. Au. Oni za mną pójdą, prawda? Oni za mną nie pójdą? No! Nie, 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 nie. On stanie i spadnie. Ja umrę. Ja pierdolę. Ja pierdolę. I can't. Holy fuck, I can't.
Zostałem bardzo brutalnie zmalowany w tej chwili, nie będę kłamał. Jeszcze chwilę i będę musiał sobie łyknąć jakiegoś, jakąś duszyczkę. Żeby zapasy live jamów nadrobić. Lepsze progres niż na NDS-ie. A żebyś ty widział moje progresy na NDS-ie. O panie. Nie wiem, mimo wszystko ja wolę grać w tego, w normalnego Mega Mana. Pod tym względem, że inaczej. Gdyby Endless zawierał etapy, które się kompletnie różnią, to bym nie miał z nim aż takiego problemu. Bo tak jak są te bloczki hitmenowe, to one za bardzo mnie potem mylą w normalnej grze. Albo nie wiem, pokoje u Edmana, gdzie nagle jest 5 razy więcej przeciwników, tego typu rzeczy. To są właśnie te rzeczy, przez które nie bardzo chcę ruszać Endlessa. Do normalnej gry śmiało mogę podchodzić, ile mi się że w nie podoba, ale Endless przez to jest dla mnie taki... Ech. O mój Boże. Kiedyś w końcu zmieni ty tarcza na taką, jaka powinna być? Holy fuck. To był mem. To też będzie mem. Ja to czułem. To jest kolejny powód, dla którego nie znoszę ganków, nie ma kiedy się leczyć. Dobra, jako że Oxide nie jest w stanie mi do końca pomóc, to chyba jednak to wygoogluję. Sugerują mi, że to jest z jakiegoś skrótu, a tutaj na pewno był jakiś skrót. Więc może w ten sposób będzie szybciej. Polala. A gdyby tak po prostu aktywować sobie windę i... To zdecydowanie był backstab. Nie wiem, jeżeli chodzi o czasy sub 40, to dla mnie przy tym, jak ja biegam Mega Mana 2, to jest takie mało wykonalne trochę. W sensie, miałem jeden taki run, gdzie czułem, że zrobiłem wszystko w miarę dobrze i to wyszło trochę poniżej 40? Czy możecie się odpierdolić? Ale to dosłownie mówię, że tam niekoniecznie czułem, że było wiele do poprawy, tak? Jezu. Ujo. Au. No. Yes. Znaczy ja wiem, że się da, tylko mówię, że pod kątem tego, że jak ja... Boże, kamero. Holy fuck, ta kamera.
Chciałbym, żeby to były czanki, naprawdę. Ja zgaduję, że trochę za dużo bym wymagał. Fuck! Up ahead. I co, jeszcze mi pewnie powiecie, że ja teraz muszę całą drogę tam wracać, co? My, oh my, oh my. No bo generalnie wiem, że się muszę tam dostać, tylko... Tak, którędy. Bo tutaj nie ma żadnego przejścia do góry. Ani tutaj. To nie jest tak, że mogę sobie... O Boże. Au. No nie, tutaj też nie ma żadnego sposobu, żeby tam wejść. Jak nie zrobię żadnych błędów. I know right. To jest zawsze takie naiwne łudzenie się, że jeżeli wszystko mi wyjdzie idealnie, a nie wyjdzie, ale mogę sobie wmawiać. No teraz to już muszę tutaj zejść. Nie chuję, żeby inaczej było. Właśnie pytanie, jak się tam dostać? To nie jest ewidentnie zniszczalna ściana. Na drugiej stronie to jest miejsce, z którego przyszedłem, więc... No właśnie, jak się tam dostać? Jak się tam dostać? Ja ogólnie mam wrażenie, że musiałbym, jeżeli chodzi o Mega Mana 2, że musiałbym sobie dość mocno zoptymalizować ścieżkę, którą idę, żeby mieć jakiś sensowny czas. Bo moja ścieżka zdaje się bardzo nieoptymalna pod względem wyboru etapów i ich kolejności. I to może tędy trzeba zaskoczyć. Tylko właśnie pytanie, czy stąd zolować, czy stąd zolować? No bo stąd nie zoluję, a chcę tam spać, to na pewno. A, bo zbiec w ogóle. A zbiegnięcie ma wrażenie, że pożałuję tego. Teraz spróbujmy stąd najpierw. Stąd czy stąd? A spróbujemy stąd. Nice. Dobra, łańcuch w moją stronę. Nie chciałbym, żeby kolega mi przeszkadzał. I ogólnie, żeby jakikolwiek kolega ten mi przeszkadzał, to jest dabinka? Holy fuck. To jest tak zwane, tu jest dabinka i nikt mi o tym nie powiedział? Chuje. Czekaj, dokąd prowadzi? No, ale najpierw się zajmę tym mikiem nieszczęsnym, który tu jest. To jest ten klucz, którego potrzebowaliśmy i po który tutaj przybyliśmy. To skoro już tu jestem, to zobaczę, co jest tam na dole. Zaszkodzić, nie zaszkodzi. Okej, może jednak zaszkodzić. Jak patrzę na to, jak we mnie strzela. A, jest ten kolega. Okej, oprócz maga to nic tu nie ma, bo on wcześniej zrzucił tego cupa. Dobra. No to w takim razie... Homad boom.
Łechnę sobie przy okazji dusz. Tutaj Włodwiada chyba wystarczy. Nie, nie wystarczy. Jeszcze jedną muszę w takim razie. O, nie, niczego nie mam tego. Level w HP-ki. Uwerpujemy się do Olasail Sanctuary. Bo stąd będzie najszybciej. Jeszcze raz do Artoriasa. A, na hita sodo to jest akurat fajna rzecz. Nie wiem, na ile to kwestia tego, że kontrataki, a na ile kwestia tego, że mają akurat tyle HP. Ale moje jest to bardzo wygodne. Chciałbym się na niego zlokować, ale najwyraźniej nie mogę. Dopiero po czasie. Dobra, to jeszcze raz. Zaraz się okaże, że czegoś jeszcze potrzebuje, żeby go mógł strzelić Kalamita. Byłoby im smutno. Minutę później, cześć Sylu. Minutę później. Dobra, jednak będzie mi smutno. Lecimy na górę. Tym razem możemy otworzyć drzwi. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jop, kreski. Otwieramy. I na górę. Cześć, olbrzymie. Czemu on nie chce strzelić do Kalamita? Jak mogę go zmusić, żeby strzelił do Kalamita? Zejdź do Kalamita. A, gdzie był Kalamit? Nie znam tego DLC-ka kompletnie. Szlak. To ja się, a to przynajmniej o tyle dobrze. Tęsknię za czasami, kiedy ogniska były przy bossach. To były fajne czasy. Tu jest gazebo, tu jest township. Tutaj innego wejścia niż to do township i to, z którego przyszliśmy. Nie ma, więc musimy tędy przejść na dół do piesków. Że tutaj na dół? Tutaj na dół na to wygląda, tylko chcę... Okej, chyba już widzę krędy. Tutaj można bokiem przejść. No dobra. Chodzi mi, żeby jakoś byle tarczy nałożyć, żeby kundę mnie nie wkurzały. Nice.
Ulala. To było. Jestem memowany przez Kundla. Najgorzej. Już nie jestem memowany przez Kundla. Wystarczyło, że tu zejdę, czy muszę jeszcze na dół? Bo nie pamiętam kompletnie. Team Bifold, muszę na dół zacząć walkę z bossem i umrzeć, żeby Gołk mi pomógł. To byłoby takie typowo DS1, patrząc po Sifie. Chyba musisz. Doskonale. Zejść, ale zdechnąć nie. Znaczy, domyślam się, że mogę Hadbona użyć, bo wydaje mi się, że Daminka jest blokowana, jeżeli walka się zacznie. Ale to rozwiązuje wszystkie moje problemy odnośnie tego, czy muszę umrzeć, I guess. A, pa, 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 pa. No, ona nie ma 100%. Teraz jak patrzę, czy mam jakąś laczekę, ma 100%? Teoretycznie Great Shieldy, ale z Great Shieldami jestem pewien, że musiałbym... Well... Mogę Danglejka potem nosić. Racja. Zapomniałem o tym. To wezmę, tylko usiądę, żeby się podleczyć jeszcze. Otwierać. Patrząc na to, jak długo się używają Estusy, to powinienem, że mogę go użyć teraz, a nie jak już będę na dole. Nie, mam ogólnie wrażenie, że jeżeli nie mamy dużo adaptability, to używanie Estusów w walce jest strasznie wolne. Coś tam adaptability złe. Trochę w tym prawdy jest, to na pewno. Że wolałbym chyba, żeby domyślnie były w ten wyższe wartości, ale mniej dusz na przykład, albo więcej dusz na poziom. Z tym się zgodzę, ale w momencie, kiedy gram daje tyle poziomów, ile nam daje, to adaptability jako tako nie jest aż tak złą statystyką. No tylko jednocześnie jest vitality, które wpływa na nasz udźwig. W które też trzeba inwestować. Właśnie zawsze nie lubię, kiedy gra zmusza nas do inwestowania w udźwig sam, jako tako. Dlatego wolę Endurance z Elden Ringa i z DS1. Bo w DS3 chyba Endurance nie wpływało na ten... na... nasz udźwig. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę co siebie. Jeżeli powiedziałem DS1, to miałem na myśli DS3, proszę nie chęcić. A już piękne synchro. Takie full synchro chciałoby się rzec. Watcher będzie chciał mnie zajebać pewnie jak tylko. Yep, już idzie. I nawet miał zasięg, bo jebany rapier. Wszyscy hejcą rapiery w PvP i ta walka powinna wam uświadomić dlaczego. No chodź, fajnie będzie. Dobra, nie chcesz? Ale drugi kolega chce. Muszę i bardzo powoli bić. Halo? Czy ja nie zdążę, bo on już biegnie. Teraz ten biegnie. Bo chciałem się wystosować, szczerze mówiąc. I teraz chyba będę miał tylko chwilę. Zdążę raz? Raz tak.
Przynajmniej Danglerich ma trochę więcej stability, przez co mogę im dużo bezpieczniej blokować. Przy czym dużo bezpieczniej nie oznacza bezpiecznie, tak żeby nie było wątpliwości. Też przez to, jak wygląda ta walka, to bardzo rzadko mamy okazję w ogóle, żeby zaatakować. A musimy też pamiętać o tym, że jeżeli... Że jeżeli za dużo HP zdejmiemy jednemu, a nie drugiemu, to oni się będą skrzeszać, więc musimy bardzo uważnie patrzeć na HP-ki. Na szczęście się nie leczą jako tako. Więc to jest jeden pozytyw, który mogę powiedzieć o tej walce. Bo jakby się jeszcze leczyli w trakcie tej walki, to już w ogóle byłaby kompletna katastrofa. Wow. A tarcza, goddammit. Dobra, obaj na mnie atakują niestety. Jeszcze unikają, super wesyne. Teraz będę musiał przestać kompletnie Watchera bić. Dobra, może kompletnie to jest za mocne słowo. Dobra, teraz mam okazję, żeby najebać dużo. Żartowałem! Przeliczyłem się z tym, jak długo się buffuje Watcher, szczerze mówiąc. Obezwał w tarczy niestety. Mam mało life gemów, co mnie niepokoi. Jeden hit. Więcej nie. Ja. Na spokojnie. Aha, drugi też się zbuffował. Nie podoba mi się to. Nie zdążę teraz raczej life gema łyknąć. Ale teraz zdążę. Dwa hity. I muszę się skupić na defenderze. Teraz. Tak muszę. O, jedu. Nie chciałem... Cześć, co? Twinblade wykonał mi dwuręczny move, tak jak go miałem w jednej ręce? Nie wiem, czy to był rola, tak... Czekajcie. Zanim jeszcze przejdę do DS1. Nie, to nie było to. A może to było to? A czekajcie, a w jednej ręce. Może rolling? Tak, to był rolling, a tak okej. Okay. To wszystko wyjaśnię. Już wszystko okej. Okay. Wszedł mi rolling, a tak kiedy myślałem, że nie wejdzie. Dobra. Wracajmy do Gołga. Bo teraz już mogę iść do Gołga. Ola Sail Sanctuary. Idę tam dopiero trzeci, jasnie, nieźle. Wiecie co? Dawaj. Te więcej jest tu, co potrzebuję. Więcej. Czy ja? Czy ja co? Tak z ciekawości. Bo zastanawiam się, z czym to mogło zostać pomylone. Do strażników. Ej, strażników.
Sanctuary Guardian, okej. Okay. Już wiem, że. Dobra. Już wszystko wiem. Nie, nie, nawet nie wiem, czy będę chciał do nich iść. Jeden mi wystarczy, dwóch nie potrzebuję. No i zastanawiam się, na ile moje problemy z Sanctuary Guardianem rozwiązałoby wejście tam w pełnym havelu. Jak dużo bossów w ogóle w DS1 można po prostu tankować jak kompletny imbecyl przez to, że wchodzi się w pełnym havelu? Bo mam wrażenie, że dość sporo tych mniejszych humanoidalnych powinno się dać. Właśnie wydaje mi się, że nie, że oni są teraz jako zwykli spawnujący się przeciwnicy, ale to jest coś, co wyczytałem, nie mam z tym doświadczenia. Więc nie mogę tego powiedzieć jakoś z całą pewnością. I powiem szczerze, patrząc na to, jak pierwszy raz walczyłem z Guardianami, to średnio chcę sprawdzać. Znaczy, jak walczyłem z Guardianem, to jest lepsze określenie. Cześć, Bóg. Tak. Jest. Aż zostawi kascenkę, jak pięknie kolega strzeli smoka. Czemu by nie? Wyobraź sobie taki łuk mieć. Myk strzał prosto ze skrzydło. Jest? No i dobra, teraz możemy iść bić z kalamitem tak, że nie będzie on latał nad głowami. Ała, kurwa, w szczepionkę. Najgorzej. Z jednej strony szczepionka to trochę stary mem, a z drugiej strony po COVID-zie szczepionka nie jest aż tak starym memem. I ręka wtedy też, zależnie od szczepionki oczywiście, ale bolała. Więc ma to trochę sensu. Anyway, nie w tę stronę, tylko z powrotem. Czy jest coś, co mogę zmienić, żeby lepiej przyjmować obrażenia od Kalamita? To mnie zostawia. Zastanawia, Jezu. Zastawia, kurwa. Dobrze, Shindy. Patrząc na to, jakim on ogniem działa, jakiś taki